Dzień dobry, albo dobry wieczór, w sumie nie wiem, kiedy to oglądasz. Dzisiaj zastaje nas, was, taki piękny widok. Yamaha DX7S. Coś, czego pewnie nie spodziewaliście się na tym kanale. Dzisiaj będziemy zajmować się problemem, który ma ta DX7. Słuchajcie, po włączeniu instrumentu wyświetla się komunikat Voice Change Battery. Instrument nie nadaje żadnego sygnału audio z wyjść, po prostu brzmienia tak jakby znikły. No ale informacja Change Battery informuje nas o tym, żeby tą baterię po prostu zmienić. I powiem szczerze, ja mam pierwszy raz w ręku taki instrument i czuję się przy nim naprawdę taki malutki, bo to kawał muzycznej historii. Naprawdę wiele świetnych, światowych numerów i klasyczne brzmienia DX7 przyprawiają czasami po prostu o dreszcze. Czy instrukcja, czy naprawa się powiedzie, tego nie wiem. No, słuchajcie, ja jak taki klasyczny Janusz, czy też Mirek, nie boję się niczego. No w sumie może nie do końca, bo ludzie się z reguły boją wielu rzeczy, ale to nieważne. Ja po prostu nigdy tego jeszcze nie robiłem, no ale oczywiście naoglądałem się filmów i poradników na YouTubie. Podobno bardzo prosto. Podejmiemy się tego w Akademii Keyboardu bez problemu. Nagram dla Was instruktaż i będziecie mogli we własnym zakresie być może zmienić samodzielnie baterię w DX7, albo jeśli będziecie się bali, to będziecie mogli takie instrumenty też przysyłać już na serwis Akademii. Słuchajcie, oryginalnie bateria w DX7 znajduje się mniej więcej pod tą obudową. Jest zalutowana na płycie głównej, także nie da się jej w bardzo prosty sposób po prostu wymienić, tak jak w kluczyku od samochodu na przykład, choć bateria jest podobna. Ja kupiłem taką baterię z dwoma kabelkami, już mam ją gotową i taką baterię sobie po prostu wlutujemy do płyty głównej. Gdzieś ją może podkleimy, może będzie bimbać na kabelkach, zobaczymy. W każdym bądź razie nie wiem, czy robota się powiedzie, nie boimy się tego. Instrument od naszego herbatniczka z Akademii Keyboardu Adriana, serdeczne dzięki za powierzenie sprawy. A jak robota się powiedzie, to będziemy robić drugi odcinek z wymiany switchów, bo podobno 1,30 też coś tak nie bardzo chcą działać, ale tym zajmiemy się, kiedy instrument ruszy. Więc ja nazywam się Jerzy Stróżycki, a ty oglądasz kanał Akademii Keyboardu Keyboard Way. No i kolejny odcinek z serii Keyboard Way Service, w którym to odkrywam przed Wami wnętrza instrumentów, głównie oczywiście firmy Yamaha, i podejmuję się ich naprawy, dając Wam jednocześnie przewodnik, jak w prosty sposób i we własnym zakresie możecie takie naprawy zrobić. Bo naprawdę to tylko stworzyli, tylko i aż ludzie, i nie ma tu żadnych kosmicznych technologii, których nie dalibyśmy rady w tym pokoju naprawić. No, może z dużym wyrostem. Zapraszam do oglądania. No i żeby było jasne, nie mam nic do żadnych Januszy czy Mirków, te imiona oczywiście użyłem przypadkowo. Chodzi o to, że zanim stwierdzę, że czegoś w życiu nie da się zrobić, to często sprawdzam, czy się nie da, i dopiero potem wyciągam takie wnioski. Jeśli zajmuję się jakimś tematem, to szukam wiedzy na jego temat, a w internecie znaleźć da się wszystko. I wystarczy wpisać DX7 Battery Replacement i można spotkać wiele odcinków fajnych ludzi, którzy pokazują, jak to zrobić, i właśnie na przykładzie tego będę robił swoją naprawę. Natomiast spotkałem kilka wersji DX7, jak oczywiście jest tam wiadomo DX7, DX7S, DX7.2 i DX7.2D w przypadku 7. I na przykład ta wersja, chyba to jest bodajże druga wersja, bo pierwsza była DX7 bez S-ki. No ją trzeba rozebrać całą od tyłu. Wszystkie śrubki rozkręcić. A były wersje, gdzie wystarczyło odkręcić tylko dwie śrubki z przodu, dwie śrubki z tyłu i podnosiło się dekielek do góry. I były dostępy do wtyczek i łatwiej to było wszystko zrobić. Ja mam trochę utrudnioną robotę. Ale nie będziemy tak marudzić. Bierzemy się do roboty. Sprawdzimy, czy faktycznie się nie da. Słuchajcie, trochę mi się nie podoba, bo w S-kach był jeden typ śrubek, a tu już mam trzy. Ale zobaczymy, co da się z tym zrobić. No dobrze. Otwieramy sobie to piękne cecuszko.
Wow, wow, wow. Ale piękna sprawa. 30-letni kurz w środku. Ale piękne uczucie, patrzcie. Ktoś tu już kiedyś był. Bateria jest zmieniona. I przylutował ją od tyłu, kabelkami. I przykleił do płyty głównej. Widzicie? A może wam pokażę z bliska. Nie będę taki. Przesuniemy. Spójrzcie. To jest nasza bateria. Ktoś ją zalutował od tej strony. Przykleił do baterii kable na taśmę. Dobrze myślę. No pewnie. No to była naprawa naprawdę domowa. O! Patrzcie, nawet kabel się oderwał. Ktoś, widzę, fajne luty zrobił. Ciekawie. Nie wiem w ogóle, czy tam jest jeszcze oryginalna bateria pod spodem, bo jeśli tak, to ja faktycznie chyba będę chciał mi tak wylutować, zrobić to dobrze. Ale nie spodziewałem się tego. Ciekawa robota, naprawdę. No dobra. Odkręcamy tutaj trzy śrubki. Chyba dwie tutaj w środku. Cztery na panelu z tyłu. Wyciągniemy tą płytkę, zobaczymy co tam siedzi i zrobimy to dobrze. Ale druciarstwo. Ale jak coś działa i jest głupie, to znaczy, że nie jest głupie. Spójrzcie, wyciągnąłem wsuwkę. Ktoś naprawdę to zrobił. Przyłożył wsuwkę, owinął taśmą, przyłożył drugą wsuwkę. I mam baterię owiniętą taśmą w ręku. Ciekawe. Działało, bo bateria się rozładowała. Dobrze, okazało się, że może ktoś nie takim druciarzem do końca był, po prostu radził sobie jak umiał i nie mógł baterii znaleźć. Nie mógł, może były inne czasy po prostu. Natomiast oryginalną baterię wylutował, nie ma jej tutaj już na miejscu na płytce, chociaż tego nie widzicie, ja widzę to z tej strony. Nie chcę tej płytki za bardzo podnosić, bo poradzimy sobie bez wyciągania wtyczek. Słuchajcie, firma DBX, Toshiba. Same piękne, znane marki. Nie było wtedy takiej chininy jak dzisiaj. Oryginalnej baterii nie ma, to było na nią miejsce, ja sobie pozwolę to tylko wyodkurzać. Załadujemy płytkę z powrotem i zalutujemy to od tyłu. Będzie przyjemnie od tyłu. Dobrze.
Słuchajcie, tak jak widzieliście, bateria zalutowana. Na początku myślałem, że zalutuję ją sobie z takimi końcówkami, które były, które wyciągnąłem z wtyczki, ale na koniec oskurowałem kabel, wyciągnąłem cynę z dziurek, włożyłem kabel ładnie, przewód olutowałem, ocynowałem na końcu, żeby był sztywny, włożyłem w dziurki, zagiąłem, ładnie wypełniłem cyną, przytopiłem i przykleiłem sobie tą baterię, bo ona była na taśmę taką dwustronną, tutaj do płytki, gdzie nie ma żadnych ścieżek otwartych i tak dalej. Więc estetycznie ładnie zrobione, bateria kupiona na znanym portalu aukcyjnym za dosłownie kilkanaście złotych z przesyłką, jest to bateria do laptopów. Oczywiście 3V CR2032 w oprawce, osłonięta ładnie, estetycznie na pewno niż to, pewnie działać będzie tak samo i podobnie. Składamy instrument z powrotem, zobaczymy czy się odezwie, czy komunikat zniknie. Za chwileczkę, chwila prawdy. Bateria zmieniona, włączyliśmy instrument do prądu, włożymy do niego kadridż z brzmieniami. Siedzi w slocie, włączamy przycisk power i zaraz zobaczymy, czy to ruszy. Performance format conflict. Dobrze, ale komunikatu o baterii nie ma. Zniknął. Pytanie tylko, co oznacza komunikat performance conflict. O, no ale generalnie ciekawe, zaraz sobie sprawdzimy. Jest, dobra. No dobrze, potestujemy to. Słuchajcie, okazuje się, że... Tak skula się trochę. Okazuje się, że procedura wymiany baterii to nie wszystko w tym instrumencie. Bateria wymieniona, komunikat zgasł. Był error, reset, coś tam, factory, sounds, error, coś tam, performance, error. Przywróciłem instrument do ustawień fabrycznych, pogooglowałem, przywróciłem ustawienia fabryczne, instrument zaczął się odzywać. Tylko tak przycina się klawiatura, więc będziemy to totalnie rozbierać i czyścić. No i problem jest w tym, że jest za bardzo cicho, za cicho na wejściu. Co więcej, jak się porusza potencjometrami góra-dół, to się w ogóle instrument cisza, nie chce wrócić do wartości takich głośności, tak jak było przed ruszaniem, więc coś się tutaj dzieje. Ja podejrzewam, że chyba podeschły sobie kondensatory na końcówce, ale no na razie odpuszczam temat, ale powrócę do tego, więc zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby to wyjechało stąd działające. Na razie gra i to już jest dobrze. Tyle. Bateria wymieniona. Jedno za nami. Naprawa się powiodła. DX7 wraca do żywych, a ja będę zajmował się nagraniem kolejnego odcinka, w którym będziemy wymieniać switche, w tym DX7, tak żeby oddać go do naszego znajomego fana Akademii Keyboardu w jak najlepszym stanie, bo ja bardzo lubię, jak te instrumenty wyjeżdżają z tego pokoju dopieszczone, z tego studia. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że materiał Ci się przydał, jeśli nie, to może Ci się kiedyś przyda, być może będziesz chciał kupić DX7, teraz wraca moda na te instrumenty, dużo ludzi o takich chęciach posiadania starszych instrumentów, o takich szerszych aspiracjach muzycznych te instrumenty kupuje, skupuje i trzyma w domowym zaciszu, w domowej kolekcji, bo te instrumenty są ponadczasowe i mają piękną duszę. Tak ponadczasowe, że Yamaha w Genosie 2 zrobiła implementację FM z DX7, brzmi to praktycznie 1 do 1 identycznie.
Więc o ponadczasowości tego brzmienia naprawdę, naprawdę decyduje wiele rzeczy, a najlepsze warto posłuchać w internecie. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie pomocny. Koniecznie subskrybuj kanał, lajkuj, komentuj, jeśli spodziewałeś się takiego odcinka. Jeśli nie, to też. Czy grałeś na DX7? To mnie bardzo interesuje, bo ja powiem szczerze, jeszcze nie. Ale zamierzam sobie to troszeczkę odbić. Tym pięknym, pozytywnym akcentem życzę Wam miłego dnia, dużo radości, energii i uśmiechu. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!